przed sprzętem, który prezentuje tutaj w Bobolicach z okazji Narodowego Święta Niepodległości 34. Konicki Batalion Radiotechniki. Wy jesteście jednostką wojskową, która też w Darżewie tutaj u nas, prawda? Ma też swoją taką siedzibę. I ja chciałam bardzo podziękować po pierwsze za to, że jesteście zawsze z nami wtedy, kiedy są to dla nas takie ważne święta, szczególnie takie jak właśnie Święto Niepodległości. I że uczestniczycie właśnie w tych innych też obchodach naszego święta. Zawsze mieszkańcy są pod wrażeniem tego sprzętu, a ja osobiście też pod wrażeniem tego właśnie radaru, który tutaj widać. I pan może coś o tym powiedział? Radar, który przyjechaliśmy, jest to trójspółrzędna stacja radiolokacyjna średniego zasięgu, która pełni całodobowe dyżury bojowe w systemie obrony powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. A jesteście w tej chwili też w liście, czy może wy jesteście na granicy? Cały czas nasze wydzielone siły i środki pełnią dyżury również na ścianie wschodniej. Tak, więc ja dziękuję. Dziękuję bardzo, dzięki wam, żołnierzom między innymi. Czujemy się wyprzyjaźni i składam wielki szacunek, że w imieniu swoim też i w imieniu mieszkańców naszego miasta. Dziękuję. Serdecznie zapraszamy do szkoły podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie za chwileczkę rozpoczniemy obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak, to plansze powstały po tym, jak na ścianie wschodniej. To logo na dole 283 WRMP jest to właśnie, są to nasze wydzielone siły i środki z naszej kompanii radiotechnicznej z Darżewa. I coś można powiedzieć. Przedstawiałem te plansze, jak wygląda służba na ścianie wschodniej latem, jak wygląda zimą, jakim sprzętem tam dysponujemy. Jak wygląda i praca, jak wygląda dyżur bojowy, jak wygląda ochrona wydzielonych sił i środków, czyli wysuniętego posterunku radiolokacyjnego, no i wydzielonych sześciu na służbie. Tak, namiota, no właśnie, to jest niezła sprawa. A może pan wie, ten właśnie samochód taki ciężarowy z tym wysięgnikiem, to można wiedzieć, bo tu się domyślamy, co to jest, a to? Powiem tak, na jednej z pozycji bojowych warunki były bardzo niesprzyjające do rozwinięcia właśnie tej stacji, ponieważ stacja jest bardzo ciężka i potrzebuje dosyć stabilnego gruntu. Więc musieliśmy zapotrzebować takiego chjawa, który przywiózł nam betonowe płyty, na których dopiero mogliśmy ustawić. Tak, proszę, rozumiem. Bardzo one są poglądowe i takie kształcące, szczególnie dla osób, dla których no to nie jest przecież codzienność, więc takie zainteresowanie mogli oglądać. Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza przy ulicy Głowackiego, gdzie rozpoczniemy obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości oraz będzie można zobaczyć właśnie sprzęt 34. jednostki z Darżewa oraz Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach oraz sprzęt jednostki OSP w Bobolicach. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.